Izrael potwierdził wieczorem, że syn Warna, którego polowanie trwało od ponad roku, został zabity pociskiem czołgowym w Rafach, 2 kilometry od granicy z Egiptem, przez którą przypuszczalnie chciał przeflancować się ze spacyfikowanej już prawie całkiem enklawy. Śmierć palestyńskiego Zwyrola, który był głównym inicjatorem masakry z 7 października, w poważnym stopniu naruszy regionalną oś terrorystyczną utworzoną przez Iran do walki z Izraelem. Nie zwiastuje to wprawdzie nadal zakończenia wielofrontowej wojny, ale ułatwić może uwolnienie wreszcie izraelskich zakładników, a także realizację pomysłów na pohamasowską Gazę.